w jaki sposób wybrać odżywkę białkową. Postanowiliśmy uzupełnić naszą dietę większą ilością białka. Stwierdzamy, kupujemy odżywkę białkową. Idziemy do jakiegoś sklepu, wchodzimy do sklepu internetowego i widzimy tysiące ofert. Każda lepsza od innej. Każdy produkt jest najlepszym, najlepiej przyswajalnym, dającym najlepsze efekty, o najlepszym smaku, zawsze najlepszym właśnie dla Ciebie, drogi kliencie. I oczywiście w najniższej cenie, może darmowa wysyłka, może jakieś gratisy. Ale w tym natłoku tysiący ofert musimy wybrać jedną. W jaki sposób to zrobić, żeby później nie żałować? Najlepiej odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Pierwszym z nich, czy na pewno nam potrzebna jest odżywka białkowa? Chociaż już podjęliśmy decyzję, zdecydujmy, czy musimy ją używać, czy z jakich powodów to robimy, czy nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości białka z tych produktów naturalnych, ze swojej diety, czy po prostu robimy to dla wygody, czy też jak tam wypadnie nam jakiś dzień, że nie możemy tego zrobić. Stwierdzamy, że jednak kupujemy, przechodzimy do kolejnej kwestii. Ile mamy na to pieniędzy? To jest ważne. Ten rozrzut cen jest naprawdę duży. Jeśli chcemy stosować odżywki białkowe w dosyć dużej ilości, to musimy wiedzieć, że plus inne suplementy, witaminy, minerały, wstęp na siłownię, cała masa innych rzeczy, jaką kwotę możemy na to po prostu przeznaczyć. Następnie musimy stwierdzić, ile będziemy tego używać. To wiąże się też z tą kwotą. Później mamy wybór formy odżywki białkowej. Czy to będzie koncentrat, izolat, hydrolizat. To jest już poruszone, te różnice pomiędzy nimi, tymi wersjami, rodzajami odżywki białkowej w moim materiale, który już się pojawił albo też się pojawi, więc zapraszam, zasubskrybuj, żeby tego nie przeoczyć. Oczywiście dla większości amatorsko ćwiczących osób koncentrat będzie wystarczającym wyborem. Mamy więcej pieniędzy, chcemy tym się zająć bardziej profesjonalnie. Idźmy w te wyższe niby stopnie rodzaju gatunków odżywek białkowych. Wiemy już, ile na to przeznaczymy, co wybieramy. Kolejną kwestią jest, czy chcemy jakiś specjalny smak. Tych smaków jest setki. Przeczytajmy opinię, bo niestety nawet taki smak, który wydaje się na papierze, że jest wspaniały, w rzeczywistości można się naciąć i on będzie miał posmak chemii i wypicie tego produktu będzie nam sprawiało dużo nieprzyjemności, a naprawdę istnieje potężna ilość odżywek białkowych, smakowych, które swoim smakiem naprawdę potrafią bardzo pozytywnie zaskoczyć i będziemy z chęcią sięgać po takie odżywki. I przechodzimy do takiego kolejnej kwestii. Wybieramy producenta. Tu przydatne są opinie. Ja swoje nie wyrażę. Tych producentów jest naprawdę dosyć dużo. Nie zawsze ten poziom jest wyrównany. Może jak mi ktoś kiedyś zapłaci, to będę prezentował oczywiście, jak będzie to dobry produkt, ale w to wątpię. Nie w odpowiedni produkt, tylko że ktoś zapłaci. Ale w rzeczywistości, jeśli poczytamy opinię, w łatwy sposób posłuchamy znajomych opinię, w łatwy sposób będziemy wiedzieć, którego producenta wybrać. Mamy już z tych tysięcy ofert, setki produktów, zawęziliśmy to wszystko do kilku produktów. Co wtedy robimy? Niestety porównujemy skład. Ponieważ ten skład naprawdę może się różnić. Weźmiemy koncentrat o jakimś smaku i ta ilość cukru w niektórych wersjach może naprawdę być duża. Czy tych wypełniaczy, dodatków i naprawdę niekiedy lepiej albo przeczytać jakąś recenzję, to też czy obejrzeć, to też jest naprawdę, niekiedy ktoś za nas zrobi tą robotę, zrobi sobie tabelkę i będzie porównywał, produkt A ma 8% cukru, produkt B ma 2% tłuszczu, ten ma 5% więcej białka, ten się dobrze rozpuszcza, ten to, ten tamto, więc naprawdę niekiedy warto obejrzeć taką recenzję. Ja też muszę się kiedyś do takiej zabrać, nie mam za dużo tego co porównywać, ale w łatwy sposób wówczas można znaleźć sobie produkt, który będzie nam odpowiadał.
7 pytań, odpowiedzieliśmy na nie, wybraliśmy produkt. I co wtedy? Szukamy najlepszej oferty. Czy to w sklepie stacjonarnym, czy też w sklepie internetowym, czy wysyłka będzie za darmo, czy do tego będzie coś dodane. A może będziemy mogli jakieś dostać próbki, żeby sprawdzić rozpuszczalność, smak. To naprawdę jest taka niewielka próbka, parę gram rozpuszczone da nam pojęcie, czy ten produkt będzie nam smakował. Więc ta szansa spróbowania smaku jest też bardzo ważna. Tak jak wspominałem, ja osobiście na razie nie polecam żadnego smaku, żadnego producenta, żadnej wersji. Musimy sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Wydajemy na to swoje pieniądze, więc kupujemy na razie na własną odpowiedzialność. Będę miał możliwość, oczywiście zaprezentuję jakieś odżywki białkowe. Ale tak, to dziękuję. Zapraszam na inne materiały, czy to o odżywkach białkowych, czy też o innych rzeczach. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj. Dziękuję za uwagę.